Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panowie ministrowie, wysłuchaliśmy dzisiaj projektów ustawy senackiej i poselskiej. Przepisy, które obecnie obowiązują i dotyczą rent i emerytur dla działaczy opozycji antykomunistycznej, są do absolutnej poprawy. Wszyscy się z tym zgadzamy, od prawej strony do lewej. Ale moje pytanie brzmi, dlaczego tak długo zwlekano z procedowaniem projektu ustawy senackiej, która powstała w wyniku inicjatywy środowiska opozycyjnego i jednogłośnie została przyjęta w Senacie? Dlaczego powstał nowy projekt złożony przez posłów PiS w momencie, kiedy projekt senacki był gotowy do procedowania i można było w tym projekcie wnosić swoje poprawki? Dziękuję bardzo.